Najdroższy Hugo, gdy przywróciłeś spokój na naszej wyspie, byliśmy ci wielce wdzięczni. Przez długi czas żyliśmy szczęśliwi i radośni. Wierzyłem, że spokój zawitał do nas na długo. Myliłem się. Pewnej burzliwej nocy Scylla i Don Kroko wrócili i pojmali mych braci. Scylla uwięziła całą wioskę Kikurów. Dzień i noc pracują w kopalni, wydobywając czarne diamenty do eliksiru Scylli. Niestety, Scylla odkryła formułę ostatecznego zła. Jeśli uda jej się zrobić ekstrakt z czarnych diamentów, jedna kropla uczyni z niej najokrutniejszą wiedźmę na świecie. Jestem w celi! O! I nie mogę pomóc moim przyjaciołom! O nie! Nie ma czasu do stracenia! Thank you.
wkrótce będę miała krople największego zła. Ciekawe, jaki tytuł zdobędę na następnym sabacie? Wiedźma stulecia? Może najwyższa cesarzowa? Jak myślisz, Kroko? Ja... Ciekawe, jak tam produkcja mojej mikstury? Czy tworzenie tej jednej, jedynej kropli musi trwać tak długo? Pani, zapewniam cię, że wszystko przebiega zgodnie z naszym planem. To dobrze, dobrze, gdy dostanę moją kropelkę. Kiku, będą twoi. O nie, bez ciebie zginiemy, Hugo.
To ją zatrzyma. Co się dzieje? Ja nic nie wiem, ja nie rozumiem. Produkcja spada. To zrób z tym coś, trzeba się śpieszyć. O nie, pani, nie dotykaj, nie, proszę, nie dotykaj, nie, proszę.
na razie idzie nam całkiem dobrze. O, tak! No, chodź, chodź tu! Chodź tu! Gdzie ona jest? Gdzie jest moja kropla? Nie wiem. Naprawdę nie rozumiem, co się stało. Ty błazie! Ja to zrobię! Pani, błagam, nie rób tego. Przeciążysz w ten sposób cały system. Dory, nic nie przeciążę. O nie! Hugo, oby nie było za późno.
Pani! Nie teraz, Kroko! Hugo! Nie mogłem się już doczekać. Mamy bardzo mało czasu. Musimy się spieszyć. Chodźmy! Patrz, Hugo! Co? Gdzie? Pani! Kropla! Dziękuję ci z głębi serca. Ty bezużyteczny, głupi, paskudny płaziak! Nie nadajesz się przepraszam, do niczego! To straszne. To jeszcze nie koniec. Teraz odwali! Nie zostawiaj mnie.